Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować sypki, ryż brązowy. Prawdę mówiąc, mi brązowy ryż nie wychodził dość długo, ponieważ przygotowałem go tak jak biały, tylko dłużej. A jednak nie tędy droga, jest inny specjalny sposób, który za chwileczkę Wam pokażę. Przygotowanie ryżu zaczynamy od odmierzenia odpowiedniej ilości ryżu. To jest cała szklanka z Ikei, to jest około 160 g, czyli taka porcja dla dwóch osób. Sypujemy sobie do miseczki, zalewamy zimną wodą i zostawiamy na minimum 15 minut. Może być to dłuższy czas, jednak 15 minut jest takie bezwzględne minimum. 15 minut namaczania za nami. Teraz wypłukczemy ryż pod bieżącą wodą. Przy okazji nalejemy wodę do gotowania. Wody ma być jak najwięcej, także dużo wody, czym więcej tym lepiej. Doprowadzamy wodę do wrzenia, szczypta soli i wsypujemy ryż. Doprowadzamy wodę do wrzenia ponownie, zmniejszamy moc palnika na połowę, tak żeby nam ryż nie wykipiał i przez 15 minut gotujemy. Ryż się nam tutaj powoli gotuje, nie musicie nic mieszać, nic robić, zostawiacie go pod przykryciem na 15 minut. A jeżeli chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Subskrybuj kanał i daj znać proszę w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony rodzaj ryżu. Mój to ryż jaśminowy biały. I wśród komentujących osób wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kod do naszego sklepu na takie opakowanie ryżu. Zresztą w naszym sklepie znajdziecie dużo innych ciekawych rodzajów ekologicznych ryżów. 15 minut gotowania ryżu za nami. Na samym początku powiedziałem, żebyście dawali jak najwięcej wody, jednak pamiętajcie, żeby tej wody jednak nie było za dużo, ani garnek nie może być pełny, bo wtedy łatwiej, żeby garnek wykipiał. Na koniec wysypujemy ryż na sitko.